pisze, jaka to była rodzina? Czy oni byli lubiani w ogóle tutaj? Oni po prostu się nie zadawali, tak nie szukali sobie towarzystwa. Oni więcej, tak było, dwóch braci, dwie siostry zamieszkali tam na kolonii. Mhm. I tam mieszkali i tak strasznie się nie godzili ze sobą. Mhm. Zawsze do nich policja jeździła. Na Wielkanoc, święta, no trzeba do spowiedzi iść wielkanocnej i trzeba się pogodzić. Przyjdą, już się całują i zaraz po świętach policja jedzie. Rozumiem. Ja bym się chciała tego mówić. Wie pani co? Nie, spokojnie, spokojnie. Nic tutaj pani nie grozi, pani będzie całkowicie anonimowa. Niech pani mi powie ogólnie wszystko. Jakieś takie rzeczy właśnie tego typu policja jeździła, co tam, czy tam była przemoc domowa? Nie, oni między sobą, te bracia, się nie godzili. Znaczy się tłukli się po prostu? Tłukli się. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, o co chodzi. A czy było coś takiego, że na przykład żony donosili na innych ludzi? Tego nie słyszałam. Rozumiem. Tego nie. Tylko wie pan, tylko ta druga, co mieli tych dwóch synów, co na prezydenta startował, to jeszcze ta tak przychodziła tutaj do kościoła, jeszcze trochę się z ludźmi spotykała. Ale jednak mieli coś takiego w sobie, że kiedyś przyszedł ten, bardzo byli nielubiane te dzieciaki, bardzo były... Czy tych dwóch braci? No tego jednego. Nie wiem, jak oni mieli na imiona, bo ja zapomniałam. To był Krzysztof i Bogumił chyba. Ale to o tych młodych co? Tak, o młodych chodzi. Młodych dokładnie. No myślałam o ojcach ich. Nie, o ojcach, to jak dwóch ojców mieli? Nie. O braciach tych, czyli znaczy, oni wtedy, co się wyprowadzili, to byli młodzi, to byli dzieciaki jeszcze, tak? Chodzi mi na dzieciaków. Czyli te dzieciaki byli się tam na kolonii, później jeden przyjechał tutaj do Wilkowa, właśnie nie znam ich imion, tych facetów. Pamiętałam, ale teraz nie wiem. No i ten tutaj przyjechał, a tamten drugi został na kolonii. Ten tutaj był przez parę lat w Wilkowie. Ten miał czwórkę dzieci, a tamten tylko tych dwóch synów. No i później nie miał się chyba z kim wrócić tam. To pojechali do Białegostoku. No, właśnie. Jak wyjechali tam ci z kolonii, to ten tutaj też nie mógł siedzieć. Pojechał za nimi. Rozumiem. Nie wiem dokładnie, o których chodzi, ale pewnie mi coś... Lonia miała tych dwóch, co pan mówi, że Krzysztof i Bogumił, to Lonika miała dokładnie, na imię. Dokładnie, Leonarda. Leonarda, tak. Tak. Czyli mówi pani, że tych dwóch małych było nielubianych przez resztę? Nie było lubianych w szkole. Ciągle ten starszy rodzice przyjdzie ten, co na prezydenta startował, naskarży się do swojego ojca, ojciec bierze go na formankę i wiezie. A była taka historia brzydka, że ksiądz tutaj na religii pokrzyczał na tego dzieciaka. Dzieciak poszedł do domu, kupę zrobił do portek, to on konia założył, zawsze konika jednego zaprzęgnie. I znaczy kto, który do kupę do portek zrobił? Krzysztof. A jak to, ile on miał lat? No może gdzieś 11 lat miał. I co, ją tak po złości zrobił? I poszedł do domu, poskarżył się, ksiądz na niego pokrzyczał i on kupę zrobił. I ten z tą kupą przywiózł do księdza z powrotem, pan sobie. Z kolonii, to było może za 2 kilometry, i on z powrotem tego dzieciaka wziął i do księdza z tą kupą przywiózł. Pokazał, że ksiądz na niego pokrzyczał. I on się tak nastraszył, aż tu będę portował. O Boże! To mógłby przyjść powiedzieć, że nie krzyż do mojego syna, bo on się boi czy coś, ale nie przywieźć. Czemu ksiądz na niego krzyczał w ogóle? Co tam? No to nie wiadomo, czy tam krzyczał. Był nielubiany strasznie. Ten młodszy to nie, ale ten starszy ciągle plakał. Gęba rozpłoże i to mu dzieci truje do buzi, jak on tak placze gęba. Masakra. Bardzo był rozpieszczony moim zdaniem. Rozumiem. Tak był rozpieszczony, że wszystko, co powie dziecko rodzice, to biorą na poważnie i nie wiem. Rozumiem. No tak to jest. Tak to jest. On by... I teraz przynajmniej tak jest, że on by chciał rządzić wszystkimi. Wie pani, tam gdzie on mieszka, to on po prostu uważa się za szeryfa. Wie pani, on nawet coś takiego założył, jak Biuro Interwencji Obywatelskich. Chodzi normalnie w kamizelce
i on prostu ludzi kontroluje na tyle, na ile może, bo on teraz jest bardzo chory i już tak nie skacze, nie? Ale jest też bardzo... Czy jakoś poważnie chory jest? No niestety cukrzyca, ale to troszeczkę na własne życzenie sobie, znaczy bardzo na własne życzenie, dlatego że on miał coś takiego, że on poszedł do szpitala, bo mu wywaliło 600 jednostek cukru. On pił Coca-Colę litrami na zmianę z mlekiem i po prostu herbatą słodzoną łyżkami. Nie, w stołowej. Nie, już nie. I brat też nie. On sam. Sam jeszcze sobie takie... No, czy brat nie żyje? Ja nie wiem, Bogumił. To on był młodszy? Właśnie, że ja nie pamiętam tych imion, to jest najgorsze. Nie wiem, wiem, że Bogumił nie... Tylko ten, co na startową prezydenta, to wiem, że on był taki niedouczony, niekulturalny i taki. I później, jak my się tu dowiedzieli, to wszystko pisali w gazetach, że to taki niedoświadczony na prezydenta startował. Jak ktoś go chyba podpuścił, to odpuścili. Ja wiem, ale on po prostu, to jest megaloman. Wie pani, co to znaczy megaloman? Taki człowiek, który ma o sobie strasznie, strasznie wielkie mniemanie. On uważa, że on jest gwiazdą, że on jest szeryfem, że on może po prostu wszystkim dyktować, wszystkim rządzić. Po prostu donosi to na całą okolicę. To teraz, bo tutaj... Tu Wilkowie, oni jeszcze male wyjechali stąd, to on tutaj na nikogo nie donosił, a rodzice to nie wiem. Nie, no to no, małe to nie donosił, wiadomo. No właśnie, to nie wiem, ile miał lat, jak wyjechał stąd, ale jeszcze małym chłopcem po prostu, no może 15 lat miał, a może mniej. Tak, rozumiem. Także ja tylko wiem, że to były niezgodne ludzie i wie pan co? Jak wyjeżdżali stamtąd, ile drzewa nasadzone owocowe? Niech sobie pan wyobrazi, że wypiłował wszystkie grusze, wszystkie, co nie żałował, to tak, żeby inne ludzie już nie mogli skorzystać. O matko. No takie byli ludzie, to takich mogę określić. Rozumiem. Ja byłam, myślę, Boże, dlaczego to robisz, człowieku? Przecież no sam nie możesz skorzystać, to spiłował drzewa, jak wyjeżdżał, owocowe drzewa wypiłował. I tam ja nie podziwam, ale ludzie mówią, wiecie co on zrobił, wypiłował wszystkie owocowe drzewa, żeby ludzie nie skorzystali. Jezu. To takie byli ludzie, że tylko o sobie myśleli i takie samolubne po prostu. No tak, że... taka to nic się nie zmieniło, ale wie pani co, bo to jest taka sytuacja, że on już po śmierci całej rodziny po prostu przygarnął do domu takiego bezdomnego narkomana. I ten kryminalista, i ten po prostu kryminalista jemu życie zatruwa. I się kłócą strasznie, czyli można powiedzieć tak, że los się na nim zemścił. Może. Bo chciał mieć po prostu kogoś bliskiego. No i tak to się właśnie złożyło, że sobie takiego toksycznego człowieka przygarnął. Dosłownie toksycznego, bo to narkoman po prostu, ale on jest od rozpuszczalników takich chemicznych uzależniony. Matko jedyna. To jest patologia straszna. Ale wie pani co? Po prostu młodzież teraz bardzo... Może pan dać wodę szklankę? A nie, dziękuję, mam wodę u siebie w aucie. Aha. Tak myślę, a nie będę tu pani długo przetrzymywał. Jeżeli może mi pani coś jeszcze ciekawego powiedzieć. No nie wiem, co mi się by przypomniało jeszcze. Także tylko mogę powiedzieć o nich złe zdanie. Rozumiem. Ale tutaj jeszcze ich córka tego drugiego mieszka, to żeby nie chcę, żeby ktoś wiedział, że jest pan. Nie będzie wszystko. To później by źle na mnie patrzyli, że ja... Ale ja nic nie klamię. Ja mówię, że to były niedobre ludzie i to wszystko. Rozumiem panią, rozumiem. I takie byli rozpieszczone, on był, zdawało mu się, że cały świat do niego należy, i bo ojciec go brał do księdza, tam do mojej sąsiadki przywiózł, bo ktoś tam, chłopak tam go pobił, czy, a wszyscy nie lubili, bo był taki po prostu, nie żył z nikim, z żadnego kolegi nie miał, tylko... Ja nie miał kolegów, ale koleżanek też nie miał, nie było tak, że... Kogo? Że, ale nie było tak, że z koleżankami jakieś fajne te, że z dziewczyną. On się chwalił, że on koleżankę miał już w wieku tam 11 lat i że było coś, wie pani o co chodzi, nie? Boże, ale to jest to. O, jest, niestety. To nie miał tutaj żadnej koleżanki na 100%. Rozumiem. I z kolegami się nie przyjaźnił. Nie miał jakiegoś sobie kolegi, jak mój. Przychodzą do niego koledzy i jeden taki ciągle przychodzi za przyjaźnieniem.
ale ja chcę przychodzić, no ale nie rozsiemate tego swojego własnego. A on nikogo nie miał, jego dzieci nie lubiały, jego nie było dobre w ogóle. Tak, tak, że to jest trochę człowiek nie jest w pełni rozumu dla mnie. Znaczy, no, to on ma... To, ale on ma głębokie zaburzenia osobowości. To jest megalomania, to jest mitomania przede wszystkim. To jest taka jakby choroba, prawda? Właśnie, właśnie widzi pani, to nie jest schizofrenia typu, że on sobie coś w głowie po prostu wymyśla jakichś kosmitów czy coś, tylko po prostu on ma zaburzenia osobowości. On ma osobowość taką strasznie toksyczną, właśnie złośnie rządzić ze wszystkimi. Tak, że on jest najważniejszy. To, dokładnie, dokładnie. Dokładnie, niestety. A pan tam gdzieś z Białego Stoku? Nie, nie jestem z Białego Stoku, ale przeprowadzam właśnie na jego temat. Co on może gdzieś chce startować teraz? Nie, już w życiu nigdy nie wystartuje, jest już tak chory, ale on sam się załatwił. Sam się po prostu załatwił ten, bo jemu mówili się, że człowieku masz cukrzycę, nie? Wywaliło ci 600 jednostek cukru, odpuść sobie. Nie, to jeszcze przez rok musiał po prostu Coca-Colę litrami pić, mleko, nie mleko i po prostu łyżki stołowe do herbaty sypał cukru. Tak jakby sam chciał się wykończyć, ale jak już po prostu teraz drugi raz do szpitala trafił, to już przystopował. No ale człowiek nie, on jest niesamowicie toksyczny, niesamowicie. I tak wszyscy poumierali. No niestety, taka sprawa. No i ten stryjek jego też wcześniej zmarł, jeszcze ta matka. A co to za córka? Pani to o córce jakieś wspominała. To, ale to nie jego, tego Krzysiek. Mówimy, jak był Krzysiek, ten starszy był Krzysiek. Że to, czyli o czym? A on miał siostrę? Nie, oni tylko na moim bracie, ale oczywiście druga odnoga. Tak jakby... No, było dwóch braci, jeden miał dwóch synów, tego co o nim mówimy, a drugi brat miał aż cztery córki. A pani nie powie, czy wiadomo coś na temat, żeby on był potomkiem jakimś marszałka Piłsudskiego? Boże, co pan mówi? Bo on tak wszystkim rozpowiada, że nie, on żył z potomkiem Piłsudskiego. Jakie on Piłsudskiego? Piłsudskiego, kiedy Piłsudski, to by nie wiadomo, ile pokoleń przeszło. Nie, ale chodzi o jego rodzinę poprzednią, że potomek, że ona miała krew szlachetną sobie. Na pewno nie, to już sobie wymyślił. To ja mówię, to jest mitomania. To jest dokładnie mitomania. Dobra, ja bardzo pani dziękuję za wywiad.